Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Rafik i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Królestwa Cieni, dodatku do gry Elden Ring. Ostatnio przemierzaliśmy rzekę Ellac, która płynie pod wielkim mostem Ellac prowadzącym do zamku Ensis. Jej nurt prowadzi w dwie strony, jedna prowadzi w kierunku Modrego Wybrzeża, na którym się znajdujemy, usłanego ciemnofioletowymi liliami. Druga jej część nurtu prowadzi do pieczar, gdzie zabiliśmy króla demonów krwi. Rzekę Ellac zamieszkiwał także awatar Ostrodrzewa, którego również pokonaliśmy w drodze do Modrego Wybrzeża. Rozprawiliśmy się z kolejnym ognistym golemem. Przed nami smog ognia duchów. Pozbądźmy się najpierw ludzi cienia. Których jest tutaj bardzo dużo. Przeszkadzają nam w walce. Ogniu, daj nam siłę, złota przysięga. Zakradnijmy się do smoka. Próbujemy go częściowo zranić łukiem, a częściowo naszą kataną. Przyzywa on całą armię szkieletów. Smok pokonany, otrzymujemy serce smoka i ponury kamień kowalski starożytnego smoka. Pozostało nam do zabicia po smoku. Szkielety. Które to musimy dwa razy zabijać, ponieważ nie mamy świętej broni.
Odzyskujemy zaleczki skarłatnych, jak i modrych łez. Idziemy na fioletowa lilia. Idąc w górę, docieramy do ruin palców Ria poprzez plażę, gdzie już byliśmy. Nikogo nie oszczędzimy. Widzimy olbrzymie kamienne galery.
modrym wybrzeżu na wyspie znajduje się bezimienne mauzoleum. Nagrobna konwalia plus 9. W oddali widać bezimienne mauzoleum. Kolejna nagrobna konwalia plus 9. Odzyskujemy szkarłatne i modre buteleczki. Czarna ptaszyska. Kolejna potężna galera.
same iskierki. I schowajmy się. Mocno biją. Niech nas nie zwiodą ich modłę. Run Królestwa Cieni. Poniżej mamy zejście do wieczary, która poprowadzi nas pod wielką wodą wprost do bezimiennego mauzoleum. Tutaj mamy wąwóz, który to prowadzi do jaskini, gdzie odnaleźliśmy odłamek ostrodrzewa. Dalej jest plaża, na której czeka na nas królowa półludzi. Słychać
szum fal odbijających się o skały. Czeka na nas cała banda pół ludzi. Jeden jest to czarnoksiężnik, który jest bardzo mocny. Pokonaliśmy go. Jeszcze jeden zaskoczy nas może w jaskini, w której leży odłamek ostrza drzewa. Musimy uważać na te korzenia, wybuchają, jeśli ich nie zdążymy zabić, to musimy uciekać. Zdobyliśmy duchowy miecz. Cała armia. Pół ludzi możemy wykorzystać. Wybuchające korzenia na naszą korzyść. Wystarczy, że koło nich przejdziemy.
Używajmy gotowanego kraba. Tutaj mamy kolejnego potężnego wroga. Palmy sobie lampią w tej jaskini. Leży odłamek ostro drzewa. Można się tutaj dostać od strony Młodrego Wybrzeża. Mamy iskierki. Nie mamy gdzie się schować. Zbliżamy się do kolejnej plaży, na której mamy królową półludzi. Co mi za czaszka? Cała armia pół ludzi, najpierw się ich pozbądźmy. Chowają się pośród lilii.
zostaliśmy zauważeni. Mariga, królowa pół ludzi. Zdobywamy gwiaździsty miecz. Pozostało jeszcze paru niedobitków. A warto jest zabijać jak największą ilość wrogów, ponieważ możemy odzyskać utracone buteleczki szkarłatnych łez, jak i modrych łez. Kamień kowalski plus 6. Mamy zejście do jaskini. Jaskinia też się rozwidla. Jedna jej część prowadzi na wyspę. Druga na wybrzeża. Warto jest przejść tam z powrotem.
na Madrym Wybrzeżu sporo możemy zdobyć wielkich nagrobnych konwali. Olbrzymi homar. I wychodzimy na wysepkę na Modrym Wybrzeżu. Musimy tutaj uważać. Jest tu sporo krabów, ale też możemy paść i się zatopić. Możemy się poruszać na drodze. Widzimy Modre Wybrzeże, kamienne galery,
wszystkie żyjące istoty zgładziliśmy na wyspie. Olejek, perfum z ran. Zużywa manę, by wystrzelić przed siebie płomienie. Zostało nam zmierzyć się z strażniczką bezimiennego mauzoleum na południu. Tancerka z ranach pokonana. Zdobyliśmy mi dzwoneczek, którym się posługiwała. I zdobywamy jej cały ekwipunek. Tańcząca klinga z ranach i całe odzienie tancerki. Dobrze, moi drodzy, tutaj zakończymy nasz odcinek. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się.